Witam wszystkich w 57 odcinku zakończeń wieżowych. Dalej ćwiczymy z tym jednym pianem. Ćwiczymy z jednym pianem takie końcóweczki praktyczne. Się właśnie zastanawiam, czy jak skończę z jednym pianem, przejść do dwóch pianów, czy przejść już do końcówek praktycznych, bo to różnie można uczyć. W każdym razie, no to znowu czarny przy swoim posunięciu niewiele może zrobić, może wyczekiwać. Białe wygrywają najprościej. Manewr, który trzeba zapamiętać. Król A7. Szachy nic nie... No zobaczmy. Król C7. Pion B6. Jeżeli król C6, to wieża C8. B7. I król zygzakiem wychodzi. Szaszek. No, zygzakiem nie wychodzi. Jakie głupoty nagadałem. No, gdzie on wychodzi? Jak zygzakiem nie może, zobaczmy, nie może odejść od piona. Nie może odejść od piona, więc nie wychodzi z zygzakiem. Ale ja czasami głupoty gadam, ale to warto zapamiętać. Trzeba wejść tu. No i utrzymuje, ale gramy z próbą budowy mostu, przechodzimy do pozycji Luceny, damy odrzucającego szacha. Król nie może podejść, bo idziemy tu. Jak wieża A1, dajemy odrzucającego szacha. Król na E6 mamy pozycję Luceny. Po tym mamy pozycję Luceny. Po tym wygrywa król C8 i po niespodziewanie. Możemy dorobić hetmana. Ja zawsze dorabiam hetmana. Bo po szaszku matującym mamy przesłonkę. Widzimy więc, że jeszcze raz, no, tę pozycję trzeba zapamiętać, trzeba ją mieć przed oczyma. Ona jest wygrana. Wieża musi bronić piona B, żeby można było zagrać B6. A nie jest łatwo znaleźć posunięcie wieżą na przykład z A8 na B8, że tak jest dobrze. Dobra, przechodzimy do następnego przykładu. Będzie podobny. Przykład będzie podobny. Zamienimy tych chłopaków miejscami. Wieżyczki też. Król C8. No nie będziemy przy ruchu patrzeć, bo przy ruchu czarnych wiadomo, że to posunięcie remisuje się. Remisuje się. Natomiast przy posunięciu białych wygrywa różne ruchy. Wieża A1. Co to ja tu mam napisane, że wygrywa król A5. No wygrywa. Wygrywa król A5. Dla prostoty cofniemy tę pozycję o jedno posunięcie. I teraz król A5 wygrywa. Wieża A8. Tu się król mieści. O. O. Szachy się kończą. Pion dochodzi. Co jeszcze wygrywa? No, niespodziewanie wygrywa wieża C5. Wieża broni piona. I po wieża B7 król A5 albo król C4. Król D6. Odcinamy. Możemy też szaszkę dać, ale odcinamy. I idziemy pionem. I wygrywamy. Wygrywanie jest lekkie, łatwe i przyjemne. Aczkolwiek, jakby ktoś tak myślał, zachęcam, żeby... Nie znaczy to, że w końcówkach, szczególnie wieżowych, można grać byle szybciej, można grać bezmyślnie. Też trzeba udawać, że się myśli. Ustawmy białe figury nieszczęśliwie. No z tej strony nieszczęśliwie, że wieża stoi nieszczęśliwie. No niech ruch mają czarne.
Wieża stoi nieszczęśliwie. Wieża stoi nieszczęśliwie, ale odcina król. Czarne są w cugcwangu. Wszystko tu przegrywa. Na przykład po wieża G8, król F4. Wieża F8. I myślimy, jak tu wygrać. Myślimy. No wygrywa G6. Wygrywa G6. Najprościej w świecie wygrywa G6. I co teraz? No. Już nic nie pomaga. Wieża G8. Król G5 wygrywa. Najprościej w świecie. Przy odciętym królu nic nie można zrobić. Co by było w tej pozycji, gdyby był ruch białych? Ano zobaczmy. Zobaczmy jeden ruch białych. Coś nie tak zrobię. Jeszcze raz spróbujmy. Tu, 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 tu i tu. Tu, tu. Ruch białych jest. Kiedy jest ruch białych, wygrywa król F4. I teraz manewr znowu nie pomaga z powodu posunięcia G6. Wieża się nie mieści. I teraz wygrywa król G5. Piękne to. To znowu dokładnie ten sam manewr. I jak tu, to trzeba najpierw tu, teraz tu i pion wchodzi na siódmą linię bez szacha. Przypominam taką regułę mnemotechniczną z końcówek pionkowych.